No ale ja jestem z dużym plecakiem. To jak podwójne. Dzień dobry.
Yeah, sure.
Dobrze, że nie wrzuciłem. To do zjazdu też jest, tak? Gotowy, iść z przodem. Chcecie, żebym i wsiadaj, dobra. Bo ja muszę się tu, wiesz, wyrychtować.
Dobrze. Będę pato streamerem. Później. Thank you.
Boże, ja tego miałam strachę, jak ona zginęła w samochodzie. Nie to. Boże. No, to się Stania zwaliła i ja się zaczęłam na tego konia. Wyznaczałam okrągła i wracałam moim samochodem. Ona już nie wsiadła. Ona już nie wsiadła. Bo ja z tym obolałym kolanem wsiadłam i pojechałam tam. Pani Karina, pani Karina by się pochłodziła.
Ale z tego co usłyszałem, jakaś czapka tam została kiedyś na dole. Proszę? No wiesz co? My się zastanawiałyśmy, jak to by było z Kariną. Słyszałem co nieco. Wiecie, to jest taka chujara. Ja nie wiem, czy przeżyły. Było to takie... Z panią Kariną. Weźcie na mnie paczek. Ona by tego nie zabezpieczyła. Dobra. Gotowe do boju, gdzie? Czekaj. Nie gotowe do boju, bo muszę sobie buciki ustawić. Dobry refleks albo bardzo długi kciuki, czego ja nie mam, robisz tak. Dobra, idziemy! Właśnie się zastanawiałam, do czego jest kciuki. No dobra. Co? Jest teraz! Dobrze, co ci wyciągnę? Z tej najbardziej otwartej. No. Mapę. Tak. Tu jest mapa? Nie widzę tu żadnej mapy. Tu jest jakiś kabelek tylko na dynsi. Nie wzięła? No. Tutaj są te batony i bandaże. No. Naszą i nie naszą. Naszą wolność. Dobra, zdejmę na pogrzebie po swojemu. Czekaj, a ty jest telefon? Nie, tutaj tu nie. No to zostaje tylko ta duża komora. Trzymaj. Ale tamto... No nie wzięłam mapy, no nie wiem. No wiecie co? Wypadła na pewno, na wyciągu. Idziemy na dół. Czekajcie, ja zlecę zaraz. Ale zleci gdzie? Okay. Bo to zabrzmiało dosyć desperacko, zlecę. Nie walnij w tyłek. To nie ja, to tak jak ja sobie z zagadkami to. Ale ktoś mocny, nie? Przechniesz w którymś momencie. Nie zostanie mój. Ale wiesz, my nie idziemy na terytoria nieznane. Ale się profesjonalnie i wygląda z mapą, no. Słuchaj, już mnie nie przebijesz, jeśli chodzi o wygląd przyciągający ich wadę. Jednorożec z Karkonoszy. Zaraz pokażę Darwala. To bardziej mi się kojarzy, wiesz co, z tymi kulutkami, co mają takie jedno oko u góry. Dobra, kochani, idziemy zielonym szlakiem na śnieżne korki. Idziemy, jedziemy.
czekaj, no muszę się zapiąć. Nie będę czekać. Zaoszczędzę 1500. A z wizytami? Idziemy każdy swoim tempem. Ze mną idziesz. No zielony. Będziemy szli. Ta jest dróżka, tak jak trochę widać. Tam, a potem tam. Dobra. Nie jest daleko. Wracamy po pewnie. Co? Idź. No tak. Już nie wiem. No ja mam taki zamaszysty krok. Że kogoś walniesz? Nie, że sama się zaplączę. A teraz mi to się możliwe. O mój Boż. Widzisz, nie grzmisz. Też nie? Nie grzmisz. No. Nie prowokuj. Był czas przywyknąć. Ale to z dnia na dzień robi się coś innego. I choroba postępuje. No, a NFZ nie refunduje leczenia. Jak to nie? 500 plus. No to teraz dopiero. Widziałem ostatnio Krystynę Czubówną. Przeżyłeś? Przeżyłem. To wiesz, co to jest? Chabazie. No koszulina. No to wiem. To mówiłaś przed chwilą. Myślałem, że coś jeszcze bardziej szczegółowo powiesz. Tak, to sprawdzają te biletki. No dobrze, to się nie oddalaj za bardzo. Bo... Proszę pana, mama poszła przodem. Bo mi gap, ten mandat za jazdę na gapę wlepią. A ja powiem miesięczny. Dobra, a teraz powiedz mi już tak na poważnie. Dobrze ci się oddycha? Dobrze mi się oddycha. To w porządku? Na razie tak, co to zwykle? Jechałem sobie pół godziny, odpoczywałem. Nie, ale ja to mówię w kontekście innego mikroklimatu. My już jesteśmy, niby to nie jest tak mega wysoko, bo to jest, ja wiem, 1000 coś. Czyli co, ma tam 1300 chyba 60? 1400? Będziemy widzieć, bo mi się wysokość nagrywa. Ale mikroklimat w górach izerskich i w tej części Karkonoszy jest taki bardzo alpejski. Ale to ogólnie na plus, a nie na minus, więc powinno być lepiej, a nie gorzej. No młoda! Za długie te kiki. Jajco! Nogi muszę skrócić. Będę na kolanach szła.
Karina właśnie opowiadała, jak to jej koleżanka połamała się, uprawiając nogi na orgi kłoki. Ale po płaskiej powierzchni? O, to trzeba mieć zdolności. Przewaliła się i totalnie tam jakąś muszę zahaczyła. Ale wiesz, no teraz wyobraź sobie, że ja się przewracam, to mi się wiesz, nie wypina. To by była ironia losu, gdybyś się przewróciła mówiąc, wyobraź sobie, że się przewracam. To by było, że masz słabą wyobraźnię. O, zerknij na zegarek. Możesz. Za 10:10. To teoretycznie przed 12 powinniśmy być na silnych kotłach, zakładając, że nie robimy przystanku w schronisku, ale zrobimy przystanek w schronisku, przynajmniej w jedną stronę. Przejrzystość powietrza albo mała, albo nie jestem przyzwyczajony do takich odległości. Co nie, dzisiaj jest kręglone. Poprzednio jak to byłyśmy, to była taka rzemeka z powietrza. Niebo było. No to było na zdjęciach, tak wiesz, kadrowe. Fajny rumor. Bardzo fajnie, dopóki akurat jakiś kawałek na ciebie nie leci. Ja sobie, a słuchaj, ale to, że ja sobie lubię czasami te czarne scenariusze posnuć, to nie znaczy, że dygam ze strachu, że od razu coś zleci. Ja po prostu delektuję się takimi no. możliwościami. No, ona też tak. Ja słuchaj, no ja pracuję w IT, muszę przewidywać czarne scenariusze. Tak, tak. Sprawdź, włączony do prądu. A jak to chodzi po kamieniach? Nie, powiem ci za godzinę. Nie, nie, nie. To akurat nie jest żadnym obciążeniem w tej chwili. Bo na razie nie było jazdy w górę, praktycznie, poza tą ulicą. Ulica morderca. Tylko nie trzeba się spieszyć i patrzeć, gdzie się nogi stawia. No dlatego trzeba co chwilę się zatrzymywać, żeby popatrzeć, jak to pięknie. Dobrusia, jest takie słońce, że nie czujesz, a zobaczysz co będzie. Teraz nie trzasnie. Najpierw musisz ją dogonić. O, spokojnie, wrzucę szybko, to zobaczysz. Robota widzi terenowe. To lepiej nic nie wrzucaj. Niesamowite.
No szczególnie jak mam spać. Wiele hałas mi przeszkadza. No, wtedy komar jest. Komary głównej. Mama, a ta, którą mi wtedy kupiłaś, gdzie jest? W kieszonce. A już wyglądałeś. Tylko ta czarna. Jagódki? Wiesz, jak ja jestem amator na wszystko to zdrowe. Mówię, za zdrowe. Nie mam gumy. To co masz? Dziwczaki. Też które o to? No. Mów, będziesz jadł to czy nie? Nie za chwilę, ja będę po stole, nie za chwilę. Jeszcze trzymać kije. Dlaczego? Będę się tam kotłować. A bo to trzeba mocno skręcić. Ale ja zakręciłam właśnie mocno. Tam zjadłaś trzy. A nie masz. Nawet kupuję ten lewandę. Dobrze, kurczę, wracam. Ja jeżeli ta ścieżka będzie taka do końca, to się zabije sobie. Już widzę, entuzjazm ci się włączył. Tak jak tobie. Nie, ja, no to się jeszcze nie włączył. To jeszcze nie. Jeszcze włączonego entuzjazmu mi nie widziałaś. Ja to jest mój... Na razie to jest mój normalny poziom cynizmu. To nie jest żadnym... Aha. Ja nie mówię o cynizmie. Tylko, że tak powiem o... No gdzie ja narzekałem? Przecież ja do tej pory jeszcze nie narzekałem. Przecież od Magdy koszulkę Smurf Maruda to nie dostałem za... przez pomyłkę. Ale Marek też dostał. Tylko nie chce nosić, bo mu się nie podoba. Treningu jakimś tam, to są wiesz co, są na ręce włączone faktycznie. Huh.
Mama, poczekaj. Mamy kocioł szrenicki. Jak się zasapałeś, to mów. Mam takie zasapy. Panie, to takie... Nie, nie wykupiaj się. To nie jest taki spektakularny. Zapytam, czy ty masz czapkę na głowie? Mam. Aha. Taki meszek, co jest pod ochroną ścisłą. A co, co w nim takiego szczególnego, że jest pod ochroną? No ale wiesz co? To jest szczególnego nic poza tym, że jest na liście gatunków zagrożonych. Aha. A jest zagrożony z powodu zmian klimatu, zanieczyszczenia. Jagodę, mhm. Tak? Czyli Vaccinium myrtillus i borówkę. To jest idea. Vaccinium. I have no idea. Ale na referencję to nie rosną. Nie idzie na rosną. Dopiero... Tu titurum tu. Tu titurum tu tu. Ale lampa tam, pa tam. Szrenica z tej strony. Jak fajnie wygląda. Bardzo ładne schronisko, bardzo ładna architektura.
No to jest szlak. I śnieżne kotły przez... A kurde, a tego to nie rozumiem. Śnieżne kotły, przekaźnik śnieżne kotły, 45 minut, tak? Mhm. A, przełęcz karkonoska. Do 2.30. To idziemy pod przekaźnik czerwonym szlakiem. Bo jest śnieżne kotły stawki, to może coś innego jest. A śnieżny, a zielonym będziemy wracać. No dobra. Taką mam koncepcję. Koncepcję. Dobrusia, czerwonym idziemy na przekaźnik. No, trzymajmy się czerwonych szlaków. Mogę ci naproxenem posmarować. Tam już mamy tak? Zobacz, tu ewidentnie nie mogłabym się wyprzeć jej. Też już sobie uciekł. Sprawdzaj. No wiesz, mogłabym już sprawdzić, bo mamy na pierwszym. Jak zauważę te koraliki, to wiem. Ale widać cholernie. Dobrusia? A chodź te 300 metrów do tego czeskiego schroniska. Dobra. Masz dowód? Dowód mam. Paszport mi się skończył, muszę zrobić nowy. Granicy, tak? Tak. A nie, to żeby samochód mógł przejechać. Chyba raczej. Co, mapę chcesz kupić? Tak. Po czesku umrę ze śmiechu. Ale najważniejsze jest to, że oni tak samo śmieją się z nas. Tak. Podobno z samochodów i samolotu przytegnie. Tak? No. Media. Mówiłem ci pewnie, jutro wstanę i oparzę się herbatą. Nie. O podróżach w czasie. Nie. Dobra, Czesi podróżują w tym czasie. Znaczy to powiązane jest tam z akcją w II wojnie światowej. Aha. Lata 70. Aha. Produkcja, więc... O, najlepsze lata na czeskie filmy. Dokładnie, z uba popachy. Jeszcze aktorzy, których wszystkich się zna. No i Hitler, mówiący po czesku. To farce. Ciekawe, czy Czesi robią czasem horrory. Na parkingu. Mhm. Jedna z najbardziej stojących w naszej plaży. O! Hmm.
małe niebieskie kwiatuszki. No osoki, mam pana. Dobrze, że tu komputery nie rosną. A wiesz co, szczerze, uwielbiam to. Uwielbiam. Dzień dobry. Dzień dobry. Wełnianka to się nazywa. Aha. Czemu wełnianka? Nie popatrz na ogólnie coś tam. Chyba ucieka do wróżenia z biedna. Dlatego tak daleko z przodu idzie. A tam jest skorkowana, ale tak niby, niby nie słucha, niby nie słucha. Ale łapie. Ale potem wiesz, wystrzeli. Z tą znajomą poszłyśmy do ogrodu botanicznego. No i taka zagadka, bo się znajdziecie, w telefonie pokażę. Były liście dębów szypułkowych i pośród nich był schowany jeden liść dębu bezszypułkowego z owocem. No i trzeba było znaleźć właśnie anomalię na liście. Od razu znalazła i mi nazwała. To moje matczyne serce po prostu pękło. Krewni i dzieci pracowników związanych branżowo z tym, z tymi rzeczami powinni być wyłączeni z takich konkursów. Powiedz, nawet ty będziesz wiedział, jak ten się różni szybówkowy od szybówkowego. Myślisz, że ja to zapamiętam? No wiesz co? Co ma nazwa ci mówi? Szybówka to jest ten dęks, na którym jest osadzony owoc. Czyli żołądź. Ja muszę zobaczyć, ja jestem wzrokowiec, jeśli cokolwiek mam zapamiętać. Ale nazwa ci sama mówi. Rysunek jest wart tysiąca słów. A to zobacz, takie to na plucie. Widzisz, tak jakby ktoś napluł? Mhm. To są takie, jak to ci wytłumaczyć? Takie ochronne coś, co wytwarzają larwy przy wiesz, niektóre owady. Aha. Znaczy bardziej owady, żeby ochronić swoje młode. No głównie na takie jaje. Czy ta pianka jest jakaś lepka, trująca, czy co? No ona jest lepka. I dla ludzi trująca to przyznaczenie. Jest wszystko kwestia dawki, o, nie? A to jest dziurawiec. Na niżu, na łąkach to jest taki wysoki. U czego? Może być reper wysokościowy. Wiesz co to jest reper? Nie wiem. To jest punkt siatki geodezyjnej. To jest takie coś stałego, co na podstawie czego, ale nie wiem. Za blisko, ale może. I na podstawie tego są określone mapy do dzisiaj. I te refery wysokościowe to jest takie cholerstwo, że jak kupujesz sobie działkę, proszę, wiesz, okazja! Mhm.
bo jest ten reper, nie wolno go ruszyć. Tak? A potem? Co się stało? No jakbyś nie zauważyła po mnie wcześniej na tej budowie już z samymi kamieniami, jak tak wołałaś, zahaczyłam i... Się przewróciłaś? No. Mam. To... Ofiary muszą być. 15 metrów wokół repera nie wolno nic zrobić. Albo i więcej. O masz. No to faktycznie okazja. Chcecie też pić? Nie. Jeść? Nie. Tak, bo następny przystanek za 3 dni, tak? 20 stopni w tej godzinie. Wchodzimy, nie wchodzimy?